rycerz bez charakteru. Bo uważamy, że w grach RPG, grach tego typu, należy dawać graczom możliwość rozwijania swojej postaci w takim kierunku, jaką sobie wymarzą, tak zwaną białą kartkę. Dajemy mu wiele możliwości budowania charakteru. Przykładem niech będzie na przykład pewne zadanie, w którym mamy dać pijakowi 20 zł. I możemy na przykład dać pijakowi 20 zł i on wtedy upije się i pobije swoją rodzinę, ale możemy też pijakowi na przykład nie dać 20 zł i wtedy on nie pobije swojej rodziny. To są wybory, jeden z wielu wyborów, jakie stawiamy przed graczem. Dlaczego zdecydowaliśmy się zrobić grę o Stickmanach? No, nie wiem. Może dlatego, że kochamy wyzwania? Może dlatego? Nie licząc Tadeusza. Tadziu! Chyba, żeś dawno w pierdol nie dostał. To więcej niż gra. To prowadzenie tak jakby drugiego wirtualnego życia. Chcieliśmy wejść na pewien nowy poziom. W tym wielkim świecie możemy chodzić, gdzie tylko sobie zamarzymy, robić co tylko chcemy. W tej otwartości świata gra bardzo przypomina inną grę tego typu, Minecraft. Przypomina ją także w innych wymiarach. Między innymi możemy w Minecrafcie kopać doły. W tej grze także możemy kopać doły, tylko mamy tylko jeden poziom dołów, w przeciwieństwie do Minecrafta, w którym poziomów kopania było 128. Najtrudniejszą rzeczą, z jaką prawdopodobnie musieliśmy się zmierzyć, był wybór silnika gry. To znaczy, przychodziły takie rzeczy jak CryEngine, powiększona Aurora, wszystko nie to. Okazało się, że trzeba znać jakieś języki programowania do tego, trzeba było mieć jakieś zdolności i w końcu ktoś powiedział: pierdolić to, robimy w RPG Makerze. Zrobiliśmy w RPG Makerze, okazuje się, że to jest potężny silnik, potężny, daje niesamowite możliwości i właśnie tak chcieliśmy, żeby gra wyglądała. To był dobry wybór, to co zrobiliśmy. To nie jest tak, że my siedzimy tylko za biurkiem i pracujemy. To jest bardzo krzywdzący stereotyp. Najlepsze lokacje do gier stworzyła już dla nas matka natura. Myśmy tylko udali się, tworzyli lokacje na podstawie pastwiska w Irlandii. I stworzyliśmy jeden z największych światów w grach. To jest tworzone wszystko przez matkę naturę, tak samo jak wioska, w której zaczynamy grę, jest na podstawie zdjęć prawdziwej wioski w Irlandii. Tak, to był naprawdę wspaniały wybór, bo naprawdę mapy tworzy się z taką łatwością. W tej chwili mamy to tak ustawione, że tak naprawdę ustawiamy wysokość, szerokość, nazwę mapy, podajemy te wszystkie parametry i tak naprawdę mapa nam już wychodzi gotowa. Możemy dzięki temu stworzyć jeden z największych światów zbudowanych kiedykolwiek w grach komputerowych.
To nie jest coś, co można po prostu ominąć sobie od tak. Dlatego ten silnik uważam jest bardzo potężny i jest bardzo niedoceniany. Podobnie jest z bronią. Weźmy na przykład miecze. Mamy w tej chwili, początkowo miał być tylko jeden miecz w grze, w tej chwili mamy już 3, graficy pracują już, bo mogą, pracują już nad kolejnymi wersjami kolejnych mieczy, żeby gra była bardziej rozbudowana. W innych silnikach nie ma takiej możliwości, trzeba wszystko programować od zera dla każdego miecza. Ciężko stworzyć Stigmana, który będzie bohaterski, więc po prostu namalowałem mu napis bohater z tyłu na hełmie. Gracz może pójść we wszystkich kierunkach świata, jakie tylko sobie zamarzy. Znaczy może poruszać się w górę, w dół, w lewo, w prawo. Nie ograniczamy go tutaj. Nie ma takich sztucznych obostrzeń, jak pojawiają się w innych grach tego rodzaju. Staramy się dać jak najwięcej rozrywki graczowi, nie ograniczając, nie krępując jego ruchu. Dzisiaj pracowaliśmy nad implementacją Wiimotów, dlatego że planujemy także wydać grę na Wii. To jest niesamowita okazja i bardzo dobrze mi się współpracuje z pośrednikami z Nintendo, dlatego że oni naprawdę rozumieją, jak to wszystko ma działać w przemyśle rozrywkowym. I naprawdę to jest niesamowite uczucie, kiedy wymachuje się, to jest taki naturalny ruch, jak choćby podnoszenie widelca do ust. I to wszystko działa tak na gracza, że nawet nie wie, że gra, zupełnie zanurza się w tę rozgrywkę, jakby to było jego prawdziwe, wirtualne życie, bo to jest to, co chcemy osiągnąć tutaj. Wszystko jest wpisane w ludzką motoryczność, my to tylko wykorzystujemy. Od dziecka chciałem zagrać w taką grę. Teraz sam ją tworzę. Niesamowite uczucie.